Wystąpienie radnego Włodzimierza Sajdy tuż po rozpoczęciu obrad Rady Miasta zapowiadało burzliwą dyskusję wśród radnych. Zwracam się do Pani w imieniu mieszkańców, że Pan Prezydent wytłumaczył sprawę taką, że chodzi mi o zwrot 500 000 zł Strabagowi, to znaczy się Wadiu, po prawomocnym wyroku, który był korzystny dla Ełników. Dyskusji jednak nie było. Radni w bezwzględnej niemal większości zgodnie przegłosowali przedłożone pod obrady uchwały. Zdecydowali o uchyleniu zgody na realizację inwestycji Ostrowiecki Browar Kultury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przyjęli uchwałę dotyczącą dodatkowego oznaczenia ostrowieckich taksówek. Radni wybrali też ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obrady przebiegły sprawnie i bez większych problemów. Do punktu interpelacje i zapytania. Tu samorządowcy, stęsknieni najwyraźniej za obradami, dali upust owocom swej działalności. Troszeczkę czasu pozwolił, że się uzbierało na tym interpelacji. Pozwolę sobie tak zacząć od początku. Radny Andrzej Pałka interpelację składał niemal 12 minut. Kolejny temat, jaki się porusza dzisiaj, i to jest kolejna interpelacja, to są pasy zwalniające na ulicy Mączegrowej. Radny Kamil Stelmasik też potrafi się rozwinąć. Swoje interpelacje składał 6 minut. Niestety obecnie prezentowana wystawa na Płycie Rynku, niestety muszę to stwierdzić, nie jest najbardziej szczęśliwą formą prezentowania takich wystaw. Interpelacje składane przez radnych to na ogół zbiór pobożnych życzeń, a nie próba załatwienia konkretnych spraw, zwłaszcza że nie brak w nich uszczypliwości i politycznych podtekstów. Chodzi mi o utrzymanie porządku przy biurze poselskim PSL-u w Rynku. Myślę, że miejsce będące w centrum naszego miasta, a przede wszystkim miejsce urzędowania reprezentanta narodu, zasługuje na większą dbałość o estetykę. Chyba dawno temu nie było tam pana prezydenta. Radni najczęściej interpelują w sprawie dróg, chodników i progów zwalniających. Cieszy ich też wycinanie drzew, o co niemal na każdej sesji apelują do prezydenta. W większości są to jednak sprawy, które można załatwić bezpośrednio w odpowiednim do tego wydziale. Radni chcą jednak mieć dowód na to, że interpelując nie mogą wiele wskórać. Na wszystko jest jedna odpowiedź. Mamy niestety ograniczone środki i tych zadań zbyt wiele dodatkowych nie będziemy mogli zrealizować, to taka jest prawda. Wszak pod warunkiem posiadanych środków. Dziękuję. Radni po kilku miesiącach sprawowania mandatu powinni wiedzieć, że budżet nie jest z gumy, a czas to pieniądz. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania zajęło prezydentowi i urzędnikom ponad godzinę straconą po to, aby radni mogli się wykazać. Mimo ogromu spraw do załatwienia, samorządowcom humory dopisywały. Popieram w całej szczegółowości. To w ogóle nie może być, żeby przy pani prezydent była tak ohydna tablica. To fragment udzielania odpowiedzi przez prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego, tym razem na interpelację radnego Sajdy. Wracając do radnego i jego zarzutów z początku posiedzenia, to sprawę wyjaśnił prezes Wodociągów Miejskich Zdzisław Foremniak. Faktycznie przetarg na modernizację oczyszczalni był w 2010 roku, startowało tam 11 firm. Wygrała firma Skanska. Była jedna firma, która miała zatrzymane wadium w kwocie 500 tysięcy złotych ze względu na nieuzupełnienie części dokumentacji. Ta sprawa została w KIO, ta firma się odwołała do KIO. Rozstrzygnięcie KIO, które wtedy było, co prawda odrzuciło wniosek tej firmy, niemniej jednak w swoim uzasadnieniu ustosunkowało się również do zatrzymania wadium, gdzie jednoznacznie sugerowano zwrot tego wadium. Wadium zostało zwrócone, całe postępowanie przetargowe zostało sprawdzone przez kontrolę również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żadnych nieścisłości tutaj w tej kwestii nie znaleziono.
Pociąg radnych do interpelacji trudno wytłumaczyć. Prawdopodobnie chcą móc pochwalić się statystykami i być może prowadzą nieformalną rywalizację, kto złoży więcej interpelacji.